Dobry dzień, witam Was bardzo serdecznie z Grodna. Trochę inna aura niż w poprzednich 11 odcinkach z Białorusi, dlatego traktujemy ten odcinek jako specjalny, bo przyjechałem do Grodna na Nowy Rok i zobaczymy, co to miasto ma do zaoferowania właśnie o tej porze roku. Po białorusku nagrywasz? Nie, po polsku. Co zaczynałeś od dobry dzień? No bo powiedziałem po białorusku, żeby było klimatycznie. Herb Grodna został nadany miastu przez królową Bonę Sforzę, co oznacza, że przez bodajże 400 mniej więcej lat to miasto nie miało herbu i nie miało też praw miejskich. Oczywiście za czasów Rzeczpospolitej pierwszej bardzo mocno już po Unii bardzo mocno się rozwijało i herb miasta przedstawia jelenia z krzyżem między rogami. Jest to tak zwany krzyż świętego Huberta bądź jeleń świętego Huberta. To jest ten sam jeleń, którego spotkacie na Jägermeistrze. I no cóż, Grodno dostało ten herb i to jest ich herb. Za czasów radzieckich nie zmieniono, bo jak wiemy, jakby Związek Sowiecki nie do końca lubił rzeczy związane z religią, ale ten herb został. Bodajże jedna rzecz tam była zmieniona, mianowicie między porożem jelenia był nie krzyż, a czerwona gwiazda. A teraz wrócono już do starego herbu. Będąc w Grodnie, nie należy zapominać o jednej bardzo ważnej postaci dla tego miasta, bo tak jak wcześniej powiedziałem, herb miastu i w ogóle prawa miejskie zostały nadane w 1540 roku, co głosi o ta pieczeń za mną, tu widzicie, a było to za sprawą królowej Bony. Tak, bodajże najważniejszym władcą w historii Rzeczpospolitej, który jest jakby najważniejszy tutaj w Grodnie, jest powiedzmy nawet czczony w tym mieście, bardzo ciężkie słowo, jest Stefan Batory. A znajduje się właśnie na Placu Wolności, na Placu Swobody w Grodnie. Za mną, jak widzicie, jest kościół farny świętego Franciszka Ksawerego, który został na początku ufundowany, albo raczej zapisano w testamencie. Stefan Batory zapisał, że tutaj, w tym miejscu ma powstać kościół właśnie przez niego ufundowany, klasztor jezuicki wtedy jeszcze. Niestety Stefan Batory nie dotrwał do momentu wybudowania tego kościoła. Zmarł w roku 1586. Kościół miał bardzo długie perypetie, bo ukończony został dopiero w 1705 roku, czyli no dobre 120 lat niemalże. Co ciekawe, na konsekracji był wtedy obecny król Polski, ale też car Rosji w 1705 roku, był to car Piotr oczywiście, co mówi chyba, no jaki wpływ już wtedy Rosja wywierała na Rzeczpospolitą. Tutaj, gdzie jest ten taki park, te drzewka rosną, tu kiedyś znajdował się inny kościół. W ogóle, jak zapewne wiecie, w tego typu miastach kościoły stawiało się no, jeden za drugim, zwłaszcza gdzieś w okolicach rynku, czy jakieś miejsca skrzyżowania dróg z miasta do miasta. Tych kościołów jest masa. Tutaj za mną w tym momencie stał kościół o nazwie Fara Witoldowa, ufundowany jeszcze właśnie przez wspomnianego Witolda, króla czy wielkiego księcia Litwy, w zależności czy tam co uznajemy za prawdę, jeśli o niego chodzi. I Fara Witoldowa była największym kościołem w Grodnie. Niestety w 60-tych latach, dokładnie bodajże w roku 1960, komuniści stwierdzili, żeby tę farę zburzyć. Ludzie przychodzili, protestowali, w końcu jednak no, trzeba było się poddać. Komuniści zburzyli tą farę Witoldową i teraz tam jest po prostu park, jest tam też pomnik pojednania dwóch
kultur prawosławnej i katolickiej, ponieważ ten kościół w zależności od tego, kto był władcą w mieście, no był albo prawosławny, albo katolicki, co jest zrozumiałe, co jeśli ktoś oglądał resztę moich filmów z Białorusi, to wie, że w Witebsku, w Połocku, wszędzie w zasadzie te kościoły przechodziły z rąk do rąk i każdy chciał jakby swój wpływ odznaczyć. Wyrzucał mnichów prawosławnych, wprowadzał katolickich, albo wyrzucał katolickich, wprowadzał prawosławnych. Tak niestety wtedy wyglądała ta polityka. I tutaj było to samo, no aż w końcu w roku 60. minionego stulecia zburzono kościół i został z niego właśnie ten park. I w tym momencie, tutaj za mną, widzicie, jest czołg. No jest to czołg, jak wiadomo, w większości miast Związku Radzieckiego stawiano tego typu pomniki zwycięstwa i wielkiej wojny ojczyźnianej. A z kolei za tym czołgiem widzimy kościół znalezienia Świętego Krzyża. Tak się nazywa ten kościół. On został ukończony wcześniej niż wcześniej wspomniany kościół Świętego Franciszka Ksawerego. Aczkolwiek jest mniej monumentalny. Został już z nadania Zygmunta III Wazy. Z kolei tutaj, po drugiej stronie właśnie kościoła, jak się obrócimy, widzimy piękny teatr wybudowany, oczywiście jak widać od razu za czasów sowieckich, w takim stylu typowym gdzieś tam do tego okresu, dla lat 60. Tam jest, nie wiem, to jest człowiek na Pegazie. Ostatnim elementem takim wartym pokazania, na pewno nie do ominięcia, jest ta kamienica przede mną, kamienica Murawijewa, bardzo ładnie wyglądająca, zobaczcie sami. Prezentuje się dość ciekawie w tej zabudowie tutaj jeszcze pamiętającej czasy, w większości oczywiście czasy Rzeczpospolitej, a tu jest wspomniany wcześniej kościół. Przepiękna w tym kościele jest ta dachówka, która bardzo ładnie się mieni, ma taki bardzo łagodny kolor, nie wiem jaki to będzie, to jest taki lazurowy kolor, o, to jest chyba ten kolor, dla mnie to jest jasno niebieski, ale myślę, że lazurowy to jest dobre określenie. Bardzo ładnie góruje nad miastem, jak się gdzieś idzie, co może wam jeszcze pokażę, jeśli mój obiektyw załapie ten widok. Innym ważnym placem w Grodnie jest oczywiście plac Lenina, tam stoi ten pan. I na placu Lenina, no cóż, jak na każdym dużym placu, w każdym dużym mieście postsowieckim nic nie ma, znaczy nikogo nie ma, jest pusto. Jest taka wielka choinka, większa chyba niż na placu sowieckim, przepraszam, na placu Wolności. I obecnie jest tutaj przygotowywana scena na Nowy Rok, tam jest. I tak, pomiędzy dwoma placami, czyli Placem Wolności i Placem Lenina, znajduje się miejsce, w którym prawdopodobnie, będąc w Grodnie, będziecie przechodzić najczęściej i tu będziecie bywać, no, codziennie w zasadzie, czy będziecie tutaj chodzić po prostu, żeby się przejść po mieście, po starówce, czy, nie wiem, coś zjeść i tak dalej. Jest to ulica Sowiecka, która ciągnie się właśnie od jednego placu do drugiego. Co ciekawe, w Grodnie nazwy starych ulic, jakby na starych ulicach, tych takich historycznych, jest tabliczka, na której jest napisane, są napisane nazwy, jakie wcześniej ta ulica nosiła. I tak na przykład ulica Sowiecka wcześniej nazywała się Wileńską,
Później nazywała się ulicą Gimnazjalną, Soborną i Dominikańską, aż w końcu obecnie przybrała nazwę ulicy Sowieckiej. I tak jak ulica Sowiecka w Brześciu, no jest to główny deptak miejski, po którym sobie chodzicie i zwiedzacie miasto. Tak to się prezentuje, dookoła są sklepy, knajpy. Jest też duże centrum handlowe tutaj, taki dom handlowy. Jeśli chcecie coś zjeść, to ze szczerego serca polecam pojechać windą na samą górę do restauracji Bolshoi Buffet. I tam jest naprawdę fajne żarcie, w bardzo fajnej cenie. Także polecam sam od siebie, nikt mi za to nie zapłacił. Tutaj pode mną, po lewej stronie i zresztą przez podobno około 6 km po dwóch stronach tej ulicy i dalej jeszcze w stronę po placu Lenina ciągnie się tak zwana Dolina Szwajcarska. I Dolina Szwajcarska to jest coś takiego, jak teraz możecie zobaczyć, ciągnie się dolinka, jest taki chodnik, można sobie chodzić kulturalnie, ładnie, jak jest wiosna, bardzo fajnie wszystko jest tutaj zielone. I płynie sobie rzeczka w dole. Obecnie w okresie świątecznym, w tym parku tam, który widzicie, macie też dużo ozdób świątecznych, które możecie zobaczyć w moim filmiku z nocnego Grodna, krótkiego takiego montażyku tego, jak te oświetlenia tutaj na święta wyglądają. To jest pomnik postawiony po piersie Elizie Orzeszkowej. Został tutaj postawiony jeszcze w czasach, kiedy przed II wojną światową. Jak widzicie, napis na nim jest w języku polskim. Zaraz wam pokażę ładniej. I tak, Eliza Orzeszkowa jest nie tyle ważną postacią w historii Białorusi, no bo jak wiadomo była Polką z Grodzieńszczyzny. Napisała też wielkie polskie dzieło nad Niemnem, polskiej literatury, ale jest na pewno ważną, nieocenioną postacią w historii Grodna jako miasta i dla mieszkańców, no była jedną z tutaj po prostu najważniejszych osób, jakie mieszkały, narodziły się w Grodnie, pomagała ludziom, była znana właśnie ze swojej dobroczynności i dlatego stała się takim symbolem. Idąc ulicą Elizy Orzeszkowej, oczywiście nie można ominąć tego miejsca, które widzicie za mną. Jest to dom Elizy Orzeszkowej, w którym mieszkała w latach 1894-1910. I będąc tutaj, jest to dobry moment właśnie, żeby napomknąć troszeczkę o narodowości Grodna, o tym, jakie to jest miasto tak na dobrą sprawę. Jak wiemy, nie wiem czy wiecie, no w każdym razie na przykład taki Białystok do mniej więcej I wojny światowej był miastem bardzo wielokulturowym, tak samo było też z Grodnem. Oczywiście większość w czasach dwudziestolecia międzywojennego deklarowała się jako Polacy, tych Polaków było tutaj ponad 60%, około 20% stanowili Żydzi. No Białorusini wtedy byli trudni do zidentyfikowania, większość z nich się raczej deklarowała jako Polacy, reszta to byli Rosjanie, no i też właśnie Białorusini, których jednak no ciężko było w danym okresie zdefiniować jeszcze. Dzisiaj to miasto oczywiście zmieniło się diametralnie przez ostatnie 60 lat. Oczywiście duża część Polaków została wydeportowana do Polski, przejechała do Polski. Część oczywiście ludzi została i nadal to miasto ma bardzo silne polskie akcenty i w zasadzie będąc tutaj nie czuje się człowiek jakoś bardzo inaczej niż w Polsce, ponieważ wszędzie są jakieś polskie instytucje, polskie napisy, polskie kościoły. Ludzie rozumieją język polski w dużej mierze. Oczywiście jest jakby kultura zdominowana przez rosyjskojęzyczną, ale na pewno łatwiej znaleźć tu kogoś, kto mówi po polsku niż po białorusku. Oczywiście w tym momencie większość obywateli miasta to Białorusini, tak deklarujący się jako Białorusini.
Poza tym Polaków jest również kilkanaście tysięcy, Rosjan oczywiście również jakaś znaczna ilość. No i na dzień dzisiejszy zostało też około 300 Żydów. Co ciekawe, co też jest smutne, w getcie, z getta grodzieńskiego w czasie II wojny światowej Niemcy wywieźli 25 ponad tysięcy ludzi. Na obecne około 100 tysięcy obywateli, no była to dość duża liczba i to pokazuje, jaki wpływ tutaj ta monoetniczność miała na tę ziemię. Zresztą później jeszcze pokażę wam grodzieńską synagogę. Ten budynek, który tam przez chwilę za mną majaczył, jak mogliście dostrzec, to cerkiew, sobór właściwie opieki Matki Bożej. Główna cerkiew, główny kościół prawosławny w mieście jest zbudowany w 1907 roku przez żołnierzy radzieckich, rosyjskich żołnierzy, pamiętajcie, rosyjskich. To jeszcze nie były okresy radzieckie, ku czci poległych w wojnie rosyjsko-japońskiej w 1907 roku. Styl, który widzicie, no jest bardzo ciekawy, taki bardzo osobliwy. Jest to styl tak zwany neoruski bądź pseudoruski, w zależności od tego, jaką tam szkołę nazewnictwa wyznajecie. W ogóle rzecz, o której nie mogłem zapomnieć, a zapomniałem, to jest więzienie grodzieńskie, które podobno jest najcięższym więzieniem w całej Białorusi. Tak mówią plotki, a stoi ono tuż obok tej pięknej katedry z tym pięknym lazurowym dachem. Tu jest więzienie, tu jest katedra. Tu jest jeszcze taka kamieniczka, taki pałac, a za tym pałacem zobaczcie. Jest już co prawda ciemno, ale chciałem wam pokazać, ta brama, którą widzicie za mną, to jest brama grodzieńskiego getta i wcześniej coś wspomniałem, bodajże o 25 tysiącach ludzi, którzy stąd zostali wywiezieni do obozów. Tak naprawdę było to 29 tysięcy ludzi i no wedle różnych szacunków, bo raz czytam, że to było 20 kilka procent, a tym razem przeczytałem, że jednak 40% mieszkańców przedwojennego Grodna to byli Żydzi. No cóż, jak wiecie, to, no ale to nie zmienia faktu, że ilość ludzi po prostu wywiezionych na śmierć, więzionych tutaj była ogromna. 29 tysięcy ludzi. Wracając się jeszcze raz do tematu Żydów, chciałem wam pokazać grodzieńską synagogę, która obecnie jest, no, jest odbudowywana. Zobaczcie, tutaj ten duży budynek, naprawdę jest sporawa. O, obecnie jest odbudowywana, jak wcześniej mogłem wspomnieć, albo i nie, to teraz wspominam, że tak jak wcześniej było to 29 tysięcy Żydów w tym mieście, tak teraz zostało ich około 300. Ale mimo to jakby dbają o swoje dziedzictwo i tutaj właśnie ta synagoga jest w trakcie odbudowy. Nie można wejść do środka jeszcze, ale jest. Będąc już w Polsce, zauważyłem, że brakuje mi zdjęć z niemal całego dnia nagrywania i nie wiem, czy to z powodu kaca, czy może po prostu magicznego zniknięcia materiału.
Fakt jest jednak taki, że nie ma śladu po nagraniach z grodzieńskich zamków, których historia, a przede wszystkim ekspozycja, zarówno w Nowym Zamku, jak i Starym Zamku, to stanowcze must see, jeśli odwiedzacie to miasto. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak zaprosić was do przekonania się na własnej skórze, co to jest Grodno, z czym to się je. Zgubiłem też nagrania cerkwi kolożskiej, która jest najstarszym zabytkiem w mieście, i kilka innych stanowczo wartych pokazania miejsc. No cóż, mam nadzieję, że przynajmniej ta część, którą udało mi się pokazać, spodobała się wam i może za jakiś czas uda mi się pokazać to miasto już z nieco innej strony, z dodatkowymi atrakcjami. Tymczasem dziękuję wam wszystkim za obecność. Na koniec jeszcze zostańcie, będzie mała wstawka kulinarna i fajerwerki, więc myślę, że warto. Słuchajcie, tam jest Marian. Siema. I właśnie z Marianem jesteśmy w restauracji, będziemy jeść sobie obiadek 31 noworoczny. I dostaliśmy podarek od restauracji. Będziemy, więc zaczynają się noworoczna impreza o 16. No, prawie 17, także bardzo miło. Białoruś jest fajna, bo ludzie są bardzo mili. Słuchajcie, ja raczej nie pokazuję wam, jak jem, bo to jest dla mnie niezbyt atrakcyjne, ale dzisiaj wam muszę pokazać, co się je na Białorusi. To jest maczanka. Maczanka to jest takie danie bardzo białoruskie, mocno. Tutaj w tym rondelku mamy mięsko. Oj. W tym rondelku, a w tym jest jeszcze taki sos. On jest śmietanowy, grzybowy, w zależności od tego, co tam akurat jest. No i do tego oczywiście placki ziemniaczane, czyli białoruskie danie narodowe, draniki. I ogóreczek troszkę, także polecam. Jeśli macie okazję, bierzcie maczankę, bo to jest takie danie właśnie takie typowo wiejskie, chłopskie, białoruskie. Polecam.